Siemanko, z tej strony Mit, a to jest kolejny odcinek z gry My Summer Car. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam coś, co kurczę wydawało mi się dziwne, bo nie sądziłem, że po prostu moderatorzy potrafią zrobić coś tak dobrego, a mianowicie dodali VHS w modach do My Summer Car i jeszcze w dodatku można własne kasety wgrywać. Patrzcie o to, VHS jest, jakaś godzina, ciekawe czy godzina pokazuje, ja wiem o co chodzi już, jest 14 ten, jest 14 w grze, a można tu ustawić, że jest 12.08, tak jak u mnie na zegarku, to się zgadza. To ustawmy na zegarek w grze, bo jesteśmy w grze i tu mam kasetki, nie? Pierwszą kasetką to było to. I to było w zestawie na start. Głupoty. Kurwa, ale dźwięk, wszystko leci. Odejdziemy od tego, też będzie grało. Możemy sobie muzykę włączyć, tylko teledysk jakiś i tutaj kombinować. Coś kurde, browarek se wziąć. Możecie wgrywać własne piosenki, nie jest chyba ilość ograniczona. I se telewizję oglądać, ciekawą, w końcu. Pokażę wam teraz coś z mojej produkcji, co ja wgrałem. Tu się naciska, żeby wyciągnąć kasetkę. Tu odłożymy. Tu mamy na 1000 subskrypcji palenie gumy Seicento u mnie na kanale. Dam linki oczywiście do filmików na pod komentarze, znaczy pod filmikiem w opisie. XD. Kto by spodziewał się, że taki mod może wyjść w ogóle? Ja nie spodziewałem się. Kurczę, pamiętam jak rok temu to nagrywałem. Prawie rok temu. Kurde, to była jazda. Albo pół roku temu, już nie pamiętam. Nagrywałem, to było kurde... Ciepło, musiałem jechać po oponę do sąsiedniego miasta, żeby na 1000 subskrypcji spalić. No, jebut wybuchło. Dobra, teraz wam pokażę... coś innego. Bo to większość pewnie oglądała. I ja pokażę wam coś, co kurde... To sobie pomyślałem, że nagram. Nagrałem jeden odcinek z tego, z blok ekipy. No po prostu nie miałem nic ciekawego do powiedzenia. Piwerko. Tylko klasyczny dzik. Albo wojak. Coś robi, powiedz Balu co robisz. Zemijam liści. A co, zesrał się? No. No dobra, to od początku. Tutaj Balu przygotowuje furę do sprzedaży, bo mu szef kazał. No to będzie taki odcinek dzisiaj. Jak przygotować samochód, żeby go sprzedać, żeby go klient szybko łyknął po prostu. No i to takie porady będą, to Balu się zna, to będzie teraz gadał. No to po pierwsze taka najważniejsza sprawa to jest cofnąć licznik. Bo to się już taka zasada przyjęła, że każdy używany samochód ma naruchane 150 tysięcy równo. Czyli wychodzi, że przy tym Maserati mam do cofnięcia 300 klocków. Druga sprawa kontrolki. Wiadomo, używana fura, na desce rozdzielcze i choinka. Wszystko się świeci. Teraz trzeba to jakoś pogasić. No to są dwie metody. Można na przykład zakleić od spodu izolację, wtedy nie widać. No ale to szkoda izolacji. Albo drugim sposobem, tak jak ja to zawsze robię, normalnie wykręcam żaróweczki w pizdu. No i wtedy zostają nam żaróweczki. Tam nagle ile się uzbierało, bo już kilka fur do sprzedaży podszykowałem. No, następna sprawa, taki bardziej chwyt psychologiczny, żeby porobić na karoserii takie ślady słoną wodą po łzach Niemca,
No i na koniec klient bardziej cwany sprawdzi grubość powłoki lakieru miernikiem, ile tam centymetrów szpachli jest. No to trzeba wykorzystać moment, jak tam będzie zaglądał wcześniej do środka i sprawdzał, czy nie ma choinki na desce. No i wtedy z kieszeni wyciągnąć mu jego miernik, podmienić na nasz, który zawsze pokazuje dobrą grubość. Tak zrobiony samochód jest gotowy do sprzedaży, nie ma bata, żeby frajer nie kupił. No i na przykład tak przygotowanego poloneza kupił Wojtas. Weź pierdalaj, co? Nie przypominaj. No, to byłoby na tyle. Wyciągacie płytę. Jak chcecie, to mogę wam nagrać kiedyś odcinek zbiorowy z tych wszystkich modów, co nagrałem, jak zainstalować. No tutaj stop, start, play, znaczy się tutaj czas prawdziwy albo w grze. No i generalnie to prezentuje się bardzo elegancko, bo możecie sobie nagrać coś, teledysk albo coś i puszczacie sobie i w całej chacie słychać, nie? I leci, nie? Cały czas w Wixel, nie? Pójdziemy do garażu, jeszcze przetestujemy. To nie. To nie. To, bo to fajna muza była. Dobra, niech se leci i idziemy. No robicie se tu w garażu przy oponach porządek na przykład, nie? I wam Wixa leci, zajebiste. Kurde, powiem wam, że takiego moda to dawno nie było dobrego. Dobra, ja się z wami żegnam, to byłoby na tyle, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, oczywiście wszystkie filmiki, żeby nie było, że ja to zrobiłem pod jakąś specjalną reklamę, to są w opisie filmu, oczywiście w opisie również jest moja grupa, Kumple Mita, mój Snapchat, Twitch, i zapraszam was do subskrypcji, jeżeli jesteście tutaj nowi na tym kanale, zostawcie łapę, komentarz, no i trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie, elo.